Cześć, cześć, z tej strony Irek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z naszego wspaniałego, plemiennego życia, moi drodzy. Tak jest, naszego plemiennego, wspaniałego życia. Dobra, moi drodzy, co wam powiem, to wam powiem. Nie traciłem czasu, mam już przegrane ponad 16 godzin. Trochę się zmieniło, nawet bym powiedział, dużo się zmieniło. Przede wszystkim zmieniło się to, że mamy już populację ludności 41 sztuk. Miejsc do spania mamy 73. I oczywiście pracowników jest pełno. To ja tu zepsułem. Coś zepsułem, nie wiem co. Jak możecie zobaczyć, mamy tak. Mamy chatę rybaka, 5 pracuje, zawzięcie. Dobrze sobie radzą. Mamy chatę zbieracza, zbierają liany. Mamy 5. Mamy chatę zbieracza, 5, którzy zbierają kamienie. Mamy chatę drwala, 1, którzy zbierają nam drewno. Jednego rzemieślnika, który robi nam noże. Chatę drwala, którzy zbierają 5 sztuk, zbiera nam 5 bambusów. Mamy 3 chatę drwala, mam tam tylko 2, którzy zbierają gałązki. No. Kolejnego rzemieślnika, w którym produkuje się siekiery. Jeszcze jednego, w którym się produkuje włócznie. Mamy 1 chatę kucharza, tylko nie wiem, czemu chata kucharza 3 jest. Ona powinna być jako 1, ze względu na to, że mam tylko 1 chatę. Ale 3 razy ją budowałem, no to to... No i mamy kolejną chatę zbieracza, w której zbierają nam liście i zbierają nam żółtą trawę. Trochę to się zmieniło. O, jak możecie zobaczyć, proszę bardzo, tak to wygląda. Tu mamy chatę rybaka, tu mamy chatę zbieracza, tu mamy chatę zbieracza, tu mamy chatę rzemieślnika, tu ma... Oj, magazyn się jest ten. Właśnie. Ale co ja wam będę opowiadał? Ja wam pokażę, po prostu. Ja wam pokażę, proszę bardzo. Tu mamy chatę, moi drodzy, kucharza, tu sobie gotuję. Tu mamy nowy magazyn, tak wygląda nowy magazyn, proszę bardzo. Tu się nic nie zmieniło, tu drwale się nie zmienili, teraz tak, idąc w dół, tędyk, ha, tam jak pójdziemy, to dobra, to tam później pójdziemy. Tu mamy chatę rzemieślnika, o, proszę bardzo, chatę rzemieślnika 1, chatę rzemieślnika 2 i chatę drwala 2. A tu były domki, jak pamiętacie, to były 3 takie domki, ale już ich nie ma. Idąc dalej w dół, mamy kolejną chatę zbieracza, proszę bardzo. O, jeszcze jedna jest, też gdzieś tam w dole chyba powinna być, jak dobrze pamiętam. Tutaj gdzieś. Albo i nie. O tu. A i tu mamy kolejną chatę zbieracza. On zbiera chyba liście zbiera, takie żółte trawy, właśnie. Dlaczego tutaj, dlatego tu stoi, że właśnie tutaj rośnie trawa, nie? No, ale dobra. Mitu, pitu. My mamy dzisiaj zadanie bojowe do wykonania, moi drodzy. Zadaniem bojowym jest... Co jest? Czekaj, jak ja tu miałem iść? Tędyk. Ja dobrze idę. Źle idę. Wiedziałem, że źle idę. Dobra, tu trzeba iść. O. Tu jest chata drwala, której zbierają nam bambusy. O. Tak, tam proszę bardzo. A tu wam pokażę, moi drodzy, coś nowego. Sobie odkryłem, znaczy odkryłem. No nie odkryłem, tylko sobie... Dobra. Zbudowałem, moi drodzy. Zbudowałem sobie wioskę. Można by tak powiedzieć. Proszę bardzo. Tutaj nawaliłem sobie domów mieszkalnych, ale dobra, słabo stąd widać. Wejdźmy do środka naszej wioski. Przejdziemy tędy? Przejdziemy. O, proszę bardzo, na plaży sobie postawiłem domki mieszkalne. Jest ich dość spora liczba. Tak jak możecie zauważyć, mamy miejsc do spania 73. A, no i przy okazji... Dobra. To też wam zaraz, albo już powiem. Przy okazji chodzenia i zbierania tych oto ludków naszych, udało mi się odblokować produkcję mięsa. Znaczy tu, łucznictwo można by... Znaczy łucznictwo, myślistwo, o.
Odblokowano zbieractwo ziół. To było pierwsze i żniwa odblokowane są. Więc będą dożynki. Jeszcze nam tutaj jeden został symbol, ale to myślę, że go gdzieś tam znajdę gdzieś indziej. O, tak wygląda, moi drodzy, wioska. Trochę się napracowałem, trochę czasu mi to zajęło. Nie powiem. O, ale dobra. My tu pitu, pitu. A my mamy teraz, moi drodzy, mamy tu, proszę bardzo, 106 sztuk żarcia, 36 sztuk bukłaków z wodą i po 999 liany, liści, żółtej trawy, drewna, bambusów, gałęzi, no i tylko 220 kamieni, niestety. Dwie siekiery, trzy motyki, dwie włócznie, dwa noże i jeden młot. A my, moi drodzy, podążamy na drugą stronę, czyli tu. Tu podążamy, bo tu jest ten. No, wiecie, rozumiecie, nie? No, tak jest. No to lecimy na Szczecin. No. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, pochodziłem, pozbierałem ludzi i oczywiście będę chciał ich jeszcze trochę dobrać sobie. Taka, można by powiedzieć, trochę monotonna sprawa, bo jednocześnie możemy tylko zgarnąć trójkę ludzików. Tędy szedłem. Trójkę ludzików i za każdym razem. No źle. I za każdym razem trzeba wracać do naszego tego tropiciela, żeby pokazał nam nowe ognisko. Tropiciel jest tam, o, jak widać, na niebiesko się świeci. Łazi gdzieś. Albo dobra, chodź, czekaj. Może go weźmiemy od razu. Jak już tu jesteśmy, tu mi niedaleko. Może weźmy go, ogarnijmy. Może nam powie jeszcze gdzieś jakieś ognisko. Chodź. Właściwie to tropiciel stał się tym. Uj. Zwiadowca. Zwiadowca stał. Nie, starczy, stał się zwiadowcą. Dobra, potrzebuję, dawaj. Bibi. I teraz tak. Gdzie on nam tu pokazuje ognisko? Kurde, nie po tej stronie. Liczyłem na to, że tu. No dobra. Ale w każdym razie ogniska mniej więcej, można by powiedzieć, jest, nie wiem, 4 czy 5 faunów tych ognisk i one są zawsze w tym samym miejscu. Więc tego wam już nie pokazywałem, bo to mówię, bo to takie trochę monotonne. Ten zbiera. A ja gdzie ja mam iść? Bo ja już nie ogarniam. No to w tą stronę, dobra, załóżmy, że w tą stronę chcę iść. Do rzeki muszę dojść. Rzeką będzie najbezpieczniej. No, więc tak sobie pochodziłem, pozbierałem trochę ludzi. Oczywiście będę chciał jeszcze tutaj... będę chciał ich trochę dobrać. Na pewno będę potrzebował ich dużo więcej niż mam. Dlaczego sobie tak to wymyśliłem? No w sumie no z jednego bardzo prostego powodu. Bo samemu zbierać te wszystkie elementy, czyli deski, bambusy, liście, liany i tak dalej, to naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu, ale to sobie niewyobrażalnie dużo czasu. Więc postanowiłem w międzyczasie, jak oni będą chodzić i zbierać, czy to nie będzie glina przypadkiem? Jak oni będą chodzić i zbierać, to ja sobie postanowiłem, że trochę tutaj rozbuduję im tego miejsca na przyszłość. I tak właśnie zrobiłem. Pochodziłem, pozbierałem. Porobiłem, co miałem porobić. Oni w tym czasie trochę mi tam zbierali, trochę tam produkowali, trochę niszczyli. I tak dalej. O, tu jest jedno ognisko. Tam pod tą skałą. Dobrze, ja idę w ogóle. Tak niespecjalnie. Ale już jesteśmy niedaleko. Niedaleko, najważniejsze, że jest rzeka. To się przy okazji napijemy. Tutaj jest drugie ognisko. Też przy tej rzece. Dobrze idę? Dobrze.
Więc tak to, moi drodzy, wygląda. No niestety, no nie da się zrobić szybkiego postępu w tej grze. Jest to gra survivalowa. A postanowiłem, tak jak mówiłem wcześniej, że dopiero zacznę kończyć tą naszą budowlę tego magicznego mostu, czy co tam za chwilę się okaże. Jak będę przygotowany, no bo co chwilę zbierać po parę sztuk, to tak słabo, nie? A tak, jak już tu mam nazbierane, to mogę iść i nie będę musiał się wracać, o ile mi to wszystko wystarczy. Tu też było ognisko, to od razu zniszczymy tą chałupę, bo ją częściowo próbowałem zniszczyć, ale mi się młotek zniszczył właśnie. No i też druga sprawa, jeżeli uda nam się przejść na drugą stronę, to muszę mieć trochę towaru ze względu na to, żeby tam wybudować sobie jakiś warsztat albo coś w tym stylu, albo nawet jakąś chałupę mieszkalną, tylko po to, żeby mógł się przespać, no bo to będzie kawał drogi, moi drodzy, to będzie kawał drogi. Ale dobra, zbliżamy się do naszej magicznej budowli. Jeszcze chwilę i będziemy na miejscu. Tu mogłem postawić te zbieracze trawy. Czy tych gałęzi. Ha! Ale dobra. Dobra, mamy to ustrojstwo. Mamy to ustrojstwo i teraz... Czekaj, Mieciu, żebyś ty tak za bystro nie poleciał, bo to się może też źle skończyć. Dobra. Oj. Wiedziałem, że to tak będzie, że to tak się może źle skończyć dla mnie. Powinny być... Te drabinki powinny być naprzemiennie. Teraz ta drabinka powinna być tu. By było ciekawiej. A, dobra, schowaj może ten młotek, bo... Przez przypadek się... Pokażę, że zamiast budować, to ja będę rozwalał. To też jest bardzo możliwe w moim przypadku. O, proszę bardzo, powstają kolejne elementy. Elegancko, pięknie, ładnie i cudownie. Więc dobijemy to dzisiaj. Teraz się zastanawiam, jak można położyć deski, jak nie ma na czym. No ale dobra, nie czepiajmy się pierdół, bo to nie o to chodzi, prawda? Tak jest. To nie o to chodzi, żeby się o jakieś tam pierdoły czepiać, tylko chodzi o to, żeby zrobić i było zrobione, prawda? Ile tych piętrów jeszcze będzie? To i chyba jeszcze jedno, dobra. Blisko do drabiny. Łakidoki. O, tego nie mogę, tak? Tam nie mogę. Mogę, na pewno mogę. Jak nie z tej mańki, to z tej mańki. Ty, może piętro niżej, co? Okidoki, dobra, tu. Weźmy piętro wyżej. Jeszcze wyżej. Co tu się tu będzie działo? Chyba to tu już będzie ostatnie miejsce, nie? Albo i nie. Myślę, że jeszcze wyżej będę musiał. Nie, to w sumie ostatnia platforma chyba jest. Dobrze, że to są zabezpieczenia, żeby nie wypaść, nie? Na górę. To. Co dalej? Jeszcze jedno? O co tu chodzi? Co tu będzie?
No tak, w sumie tam miało być chyba 5 tych elementów, z tego co dobrze pamiętam. Albo i nie. No i dobra, i teraz pytanie, czy to jest wszystko? Jak myślicie? To jest wszystko? Nie wiadomo. A kurde, zapomniałem, że po lidach nie można chodzić. Zobaczmy, czy to jest wszystko. Raz, dwa, to wszystko. Nie jesteś jeszcze gotów. Jak nie jestem gotów, to jak ja mam tam iść? O co chodzi? O co chodzi? Czy ktoś jest mi w stanie odpowiedzieć, o co chodzi? No tędy to nie wlezę. Zdecydowanie nie wlezę. Jesteś jeszcze gotów. Na co nie jestem gotów? To co ja mam po lawie iść? Kurde. No i powiem wam, że jestem teraz w ciężkim koku. Tu mamy. No teoretycznie wszystko. Wszystko mamy, ale dlaczego nie jestem gotów? Co to jest? O co tu chodzi? Kto się stanie mi to odpowiedzieć? Jak ja mam się dostać tutaj po gdzieś indziej? No ja chcę, ewidentnie chcę iść tu, ale... Ale nie mogę. Tu mamy problem. Po lawie będzie gorąco. O właśnie! No i tyle było chyba z mojego pójścia dalej, nie? Tyle chyba było z mojego pójścia dalej. Dobra, bo... Uj, nie. Chyba, że szukać jeszcze jakiegoś innego wejścia. Tylko może tak. Może najpierw to ty zjedz jakoś rybko, trochę się uleczysz. Więcej nie da rady. O, dobra, pół życia mamy. No i teraz co my mamy zrobić, moi drodzy? Może dziennik. Zobaczmy. Ratunek, to już jest zrobione, racje żywnościowe zrobione, wszystko jest zrobione. Co dalej? Co dalej, moi drodzy? Chyba do skały, to tu raczej nie. Teraz się okaże, że ja w ogóle nie będę mógł nigdzie wejść, nie? Tu już byliśmy naokoło, tutaj na pewno się nie da przejść. Jeszcze mogę próbować gdzieś tutaj może szukać jakichś jaskiń albo coś. To podejrzewam, że też nie bardzo. Tu raczej po tych skałach chyba nie wejdę. Ale próbować zawsze warto, nie? Jakby się nie odbijał jak piłeczka, to może. Co? Tu nie wlezę. Tu też nie wlezę. Tu Rachel też nie wlezę. To bym powiedział, że jestem nie powiem gdzie. Głęboko, nie wiadomo gdzie. A może, kurde, może gdzieś jest... Proste rozwiązanie, którym ja nie mam zielonego pojęcia. Tylko jak to drzewo. Tylko
żebym mógł na nie wskoczyć, ale się nie da. Albo może jakaś jaskinia. Zobaczmy, ile nam znikło z tego wszystkiego. Dobra, tu dajmy tu. A, krzaki są pełne, to krzaków nie zużyliśmy. Drewna żeśmy ponad 100 zużyli. Lian trochę, liści trochę, bambusa trochę. A, to nie tak źle. Tam, że będzie gorzej. No i co? Gdzie my doszliśmy? Doszliśmy jeszcze nie do granicy, jeszcze kawałek jest do granicy. To nie bardzo jest jak nawet wskoczyć. Co dalej z tym fantem zrobić mam? Nie, wodospad już trzyma. Nie wlazę przez wodospad, przepłynąć się nie da. No i co dalej, moi drodzy? I co dalej? Trzeba obejść mapę dookoła. No niby dobra, tu jest jakaś droga. Tu jest droga. Tu jest skrzynka, czyli mnie tu nie było. O! Tu nie było, to całkiem możliwe, że to gdzieś jeszcze tu coś jest. O, tu by było jakby dziura w jaskini, ale to tylko chyba cień. No właśnie. Tego się obawiałem. Na pewno jest gdzieś jakieś przejście, tylko teraz pytanie jak, albo co trzeba zrobić, może czary-mary trzeba jakieś zrobić. Tu już właściwie się kręcę. Kręcę wokół naszego terytorium. Podejrzewam, że jest przejście gdzieś przez jakąś jaskinię, tylko teraz pytanie przez jaką i którędy. Bo tu teraz jak tu. Właśnie. I co dalej z tym fantem? O, ale... Aha. Dobra, tak mówię. Wlewiliśmy już na górę, to zaraz będzie hop-siup, ale chyba nie. Chyba to nie takie hop-siup. No niby zwiedzałem mapę w sumie, ale jak domku nie zniszczyłem, to znaczy, a może nie zniszczyłem, bo młotkę nie miałem. Ale nie, bo skrzynka była pełna, to nie, bo ja ze skrzynki zawsze zabieram. To jak to, ale ze skrzynki zabieram. Więc młotka nawet mogłem nie mieć, ale no i wróciliśmy do punktu wyjścia. Tutaj też tubylcy zawsze siedzą. Wróciliśmy do punktu wyjścia i co? Trzeba pomyśleć. Trzeba pomyśleć, co tu dalej zrobić z tym fantem. Nie jestem gotowy, ale na co ja nie jestem gotowy? Wracamy się, ewidentnie się wracamy. Robimy kółko wokół mapy. I tu zaczyna się już problem. O!
musiałem być, bo już jest częściowo albo i nie. Dobra, dawaj młota. Tam jest co innego. Coś tu mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra, bo to jest druga chałupa. Ja jej nie budowałem. Talizman. Na co mi te talizmany, jak już tam talizmanów ja nie potrzebuję. Talizmanów ja już nie potrzebuję w sumie, bo już mam to, co miałem. Co z tym fantem? Nic, obejdziemy to dookoła, zobaczymy, może coś jeszcze się gdzieś tutaj trafi. O, na przykład jak taka skrzynka. Kamienny totem. Każdy bardzo potrzebuje totemu do pracy. Kamienny totem zapewnia 75% dodatkowej produkcji. Ja, to jest dobre. To już do drwala pójdziemy, go wrzucimy. 75%. Jak spadnę do wody, da się spać do wody? Da się. Ale to by było na tyle, bo tu już jest blokada i nie można iść, ok. Czyli co? Czyli tutaj... Tak jak tu ten cień idzie, można by powiedzieć, że to jest tak obrysowane. Dobra, tą stronę widać. Tylko, że to jest obrysowane dookoła. Dobra, dookoła, 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 dookoła. Ale tu jest... Tu jest ewidentnie tutaj cień. Tu idzie jeszcze, a dalej już nie widać. Dalej nie widać. Tutaj też widać ewidentnie ten cień, tylko że to mógłby być obrys góry. Tu normalnie drogi. Te drogi są jakieś, chodzą się. Jakby była jakaś jaskinia. Jeszcze tutaj, do mnie tak, można by powiedzieć, tak trochę drażni, bo cały ten... dobra, to my, czekajcie, bo cały te coś, to my tutaj budowaliśmy, o tu, o dokładnie tutaj, w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu, no dobra, to musimy chyba, i tak nic nie zrobię, trzeba iść do wioski. To by nie było, pójdziemy jeszcze tylko chyba... Można obejść? Można. Całe szczęście, że można obejść, bo tak to dopiero byłby jaja. I można chodzić pod wodą, nie? Można chodzić pod wodą, jakby ktoś nie wiedział. Można chodzić pod wodą. No ale zawsze można było, prawda? No. Kto chodzi, ten wie, a kto nie, to nie. Ale dobrze, przy okazji przejdziemy się... A, tu już wróciliśmy do naszego, można by powiedzieć, początkowego miejsca. Bo my stąd zaczynaliśmy, prawda? Stąd zaczynaliśmy. Łódki nie można żadnej wziąć. Pytanie. A, no i to kość, dobra. Chciałem powiedzieć, że trochę mnie wkurza, ale zdarzyło mi się
Moi drodzy, dwa razy zobaczyć coś takiego jak. Bo to drzewo będziemy rąbać. Nie? To możemy tu rąbać to. Może znaczy jakieś drzewo porąbać. Zdarzyło mi się, moi drodzy, dwa razy coś takiego jak na przykład, a tu nie można było, coś takiego jak na przykład zdychający królik, którego nie można wziąć. Mhm, prawda. Co to znaczy? To znaczy, że zaklinował się albo o chałupę, albo o drzewo, albo o bambusa i tak biegał w miejscu, biegał, tak całym patrzyłem, kiedy on ten pójdzie dalej, ale nie poszedł. I po paru tam, nie wiem, dwóch, trzech minutach takiego stania w jednym miejscu, biegania właściwie w jednym miejscu, można by powiedzieć, że padł z wycieńczenia. No dobra, tu muszę skoczyć. Tu muszę skoczyć, bo innego wyjścia nie ma. Jesteśmy dokładnie tu. Skoczymy tu. To i tak idziemy tylko do wioski. No dobra. W tą stronę, jakbyśmy poszli, to byśmy poszli tutaj do rzeki. A tam moglibyśmy przeskoczyć. Tu. Możemy jeszcze iść tędy, spaść tu na dół. Tu możemy na skróty iść. Albo możemy iść nie na skróty. Ale pójdziemy sobie przez jaskinię. O. Tu mamy od groma patyczków. Znaczy patyczków, kamieni. Kamieni na propsie. Ale dobrze, nasi ludzie zbierają, więc też jest dobrze. Niech zbierają. Niech zbierają. Da tusa nangada. Potrzebuje. Tusa. No i co? I tylko to jedno, no właśnie. Tylko to jedno. Dobra, olać to. Moi drodzy, idziemy do drewutni. W takim oto wypadku wymienimy sobie totem na, albo może kucharza zmienimy, co? Zobaczmy, jak tu idzie. Ej, to w sumie talizman. Na co mi ten talizman? Na nic. Kamienie se zostawię. Bambusa se mogę wyrzucić. Trawy mogę dorzucić do pełna. Janę wyrzucimy. Ten talizman naprawimy. Właśnie to. A żarcie ile mamy? 175. Ciągle się produkuje, a on nie nadąża przerabiać ten nasz kuchcik, co? 617. Może w kuchciku byśmy zmienili, moi drodzy, talizman na kamienny. O! Teraz bonus 75%. Teraz to będzie za. I waniało. Nie? Tak jest. Dobra, co mi pozostaje, moi drodzy? Pozostaje mi jeszcze ewentualnie skoczyć tylko do wioski. Pozostaje tylko i wyłącznie skoczyć mi do wioski. Potem na razie może. Ale jak. Ty, właśnie, bo jak ja będę chciał, to wyrzućmy. Jak ja będę chciał cokolwiek budować, gdziekolwiek, ale dobra. Ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Nic tam innego nie pozostaje, moi drodzy, jak tylko skoczyć jeszcze, tylko naszych tubylców ogarnąć i tyle, no bo to, co wam więcej mogę powiedzieć? Muszę poszukać. W takim oto wypadku muszę pochodzić i poszukać tutaj jeszcze jakiegoś innego przejścia. Więc to znowu mi trochę zajmie czasu, że tak powiem.
Więc tutaj skoczymy sobie, tylko weźmiemy tych naszych tubylców. Ewentualnie możemy sobie zawsze jakiegoś zdechlaka upolować po drodze. To w sumie też trzeba byłoby to zrobić, bo potrzebujemy też tych talizmanów. Nie talizmanów, co czego potrzebujemy? Ołtarz. Potrzebujemy, moi drodzy, kościannych talizmanów. I tu się dopiero odblokuje chata myśliwego. Nie mamy boskiego kadzidła. Nie mamy boskiego kadzidła. Boskie kadzidło to potrzebna jest glina. Albo boski piasek, albo nie wiem co tam oni potrzebują. No i sprawa z tubylcami się załatwia tak. Pyk, spacja, 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 dziękuję. Pyk, spacja, 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 dziękuję. Pyk, spacja, 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 dziękuję. I tyle, moi drodzy, i tyle. I mamy kolejnych trzech tubylców, których możemy sobie, proszę bardzo, bezczynni, można by powiedzieć, co możemy im zaproponować, na przykład zbieractwo, na przykład liści dwóch. Tu mamy pełne chaty, to a ty też mamy w sumie pełne. Ewentualnie jeszcze mógłbym jednego kamieniarza. Kamieni potrzebujemy dużo, ale w sumie tu produkcja idzie, powiedzmy, w miarę równo. Tutaj nie będę im dokładał. Kiedy mamy 56, mamy dość sporo, ale załóżmy, że dołożymy do siekier, dołożymy. Noże mamy. Dobrze jest. No dobra, no to co? Co mi pozostaje? Ja to idę dalej sobie zwiedzać, no bo co mi innego pozostaje? Mi nic innego nie pozostaje, jak tylko i wyłącznie zwiedzanie mapy. Ewentualnie jeszcze coś upolowania jakiegoś dzikiego zwierza. Tu my doszliśmy dotąd i tu. No. No i tyle. To ja lecę, moi drodzy. A z wami się żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Na razie. Hej, hej.